Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Ja mam na imię Julian, obok mnie siedzi Halinka, dalej Estera i Janusz. Dzisiaj będziemy mieli studium wychowanie dzieci. Jest to ciekawe zagadnienie, ale bardzo trudne. Będziemy potrzebowali Bożej pomocy, żebyśmy mogli to sami zgłębić i jak najlepiej przekazać jeszcze innym. Do modlitwy poproszę Janusza. Dobry Boże. Chcemy Ciebie prosić, abyś był obecny wśród nas, kiedy będziemy zastanawiać się, czerpiąc Twojego słowa, myśli na temat rodziny, na temat wychowania dzieci. To są bardzo istotne sprawy i trudne, i wiemy to sami z własnego doświadczenia, jak trudno wybrać właściwą sposób, właściwą drogę. I jeżeli Ty w tym nie jesteś obecny, to nasze starania i wysiłki są nic nie warte. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, abyś był, tak jak w całym naszym życiu, tak i teraz, w tych te chwilach, kiedy będziemy ten temat omawiać. Zapraszamy Ciebie w pośród nas. Amen. 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 Jest tutaj taka myśl w naszym studium, że jeśli chcemy coś ugotować, mamy przepis, to robimy zgodnie z tym przepisem, dodajemy tyle soli, tyle pieprzu, tyle czegoś tam innego, no i musi się udać. Natomiast z wychowaniem dzieci nie jest to takie proste. Czy więc możemy tutaj podać takie reguły, że jak ktoś tego słucha, to na pewno się uda wychowanie? Wszystko się uda, tylko zależy, co kto uważa za to, co jest udane. Także jednemu się może podobać taki owoc, a drugiemu inny. Jednemu się podoba zielone jabłka, drugiemu czerwone. I co powiemy, że jest nieudane? Ale myślę o tym, żeby się udało wychować dzieci tak, żeby były to naprawdę dzieci Boże i Służyły Bogu i ludziom, no i żeby inni powiedzieli, że dobrze wychowane. O to mi chodzi. Czy możemy znaleźć taki przepis, powiedzieć, jak to i to się zrobi, to na pewno dzieci będą dobrze wychowane? Takiego przepisu nie ma, ale wiadomo, że jeżeli będziemy szli Bożą drogą i będziemy chcieli dzieci wychować ku chwale Bożej. To może się udać, ale jeżeli będziemy robili wszystko, żeby te dzieci sami nie będziemy szli Bożą drogą, będziemy tylko takimi nominalnymi chrześcijanami, to na pewno się nie uda. Mhm. No ja też myślę, że tak jak tutaj było wspomniane, przepis na sporządzenie potrawy, to jest potrawa. Ale każde dziecko to jest indywidualność. Każde dziecko jest inne. I jeden przepis nie można stosować do wszystkiego. Mm -hmm. Dziękuję. Ja tutaj powiedziałem, no, żeby się udało, to znaczy, żebyśmy wychowali na chwałę Bogu. Dlaczego tak myślałem? Otóż yy, oparłem to na tekście biblijnym z Psalmu 127,3. Poprosiłbym Esterko o przeczytanie ten wers, tego wersetu. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Dziękuję bardzo. Czyli jest to dar Boży i tak naprawdę to nasze dzieci nie są nasze. To otrzymaliśmy od Boga i one są własnością Bożą. Zresztą, jak wszystko, i my, i zwierzęta, i przyroda wszystko jest Boże. Więc bardzo ważna jest tutaj dla mnie ta myśl, że jest, jeśli to jest dar Boży, powierzony nam na jakiś czas, to mamy go tak kształtować, żeby on należał do Boga, a nie wyłamywał się. A teraz takie pytanie: jeśli Bóg daje dary, to dlaczego niektóre małżeństwa nie mają dzieci? Trudno jest powiedzieć, Odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że ja chciałam więcej dzieci i nie udało się. Wiem, że organizmy teraz są słabsze. Wiem, że jesteśmy, żyjemy na grzesznym świecie i wiele czynników na to wpływa. Mm -hmm. Oczywiście. I to łatwo obwiniać Boga, że nie chciał dać, ale może też jest i nasza jakaś wina. Karinka chciałaś coś no tak, powiedzieć? No właśnie też przy tym studium, jak się przygotowywałam, to się tak właśnie też zastanawiałam, no jak podejść do tej kwestii, że no niektórzy ludzie, którzy tak by można powiedzieć, jako rodzice nie za bardzo też się spełniają, nie za bardzo te dzieci kształtują dobrze, nie mówiąc już, żeby kształtowali ich charaktery na, na to, żeby się podobało to Panu Bogu, a są obdarzeni tym darem, no, a inni? No, nie znalazłam na to odpowiedzi. Są tacy, którzy nie chcą mieć dzieci na przykład. No, to jest już inna kwestia, prawda? A więc to nie to, że Bóg nie chce dać, tak. tylko oni się bronią, po prostu nie chcą mieć dzieci. Albo na początku się bronią, a potem nie wychodzi już. Najpierw karierę robią, a później chcieli dzieci, ale już za późno. Tak jest. No ja, ja pamiętam, że, że tak określę to w moich czasach, to było raczej odwrotnie. Bardzo często ludzie najpierw mieli dzieci, a potem dopiero myśleli o zakładaniu rodziny. I bardzo często to były takie nagminne właściwie problemy. Być może, że dzisiaj ludzie już tak się bardzo udoskonalili w swoim sprycie i w swojej mądrości, że. Są na tyle mądrzy, że panują nad tym i bardzo często przeholują, i później się okazuje, że już jest za późno na dzieci, jakby się decydowali, bo inne rzeczy stawiają na, na pierwszym miejscu: kariera zawodowa i wszystkie inne różne problemy, u, urządzenie się w życiu, a, a dzieci nie zawsze są postrzegane, jak, jakby to była ta, ta najważniejsza rzecz w rodzinie. Mhm. Kiedyś czytałem, już to było sporo lat temu, więc nie wiem, jak jest dzisiaj, że dokonywano więcej aborcji, niż się rodziło dzieci. I to, tak myślę, w naszych czasach my mamy bardzo niską dzietność. To jest tam jeden i, i pół chyba. W każdym razie nie zastępuje to rodziców już. No więc tak jak Janusz powiedział, są już bardzo ludzie inteligentni wiedzą, jak to robić, żeby dzieci się nie rodziły dawniej to mówiło się że rzeczywiście Bóg dał, no to są dzieci, a dzisiaj to Bóg nawet może i by chciał dać, ale ludzie nie chcą. No i zachęty dostają 500 plus inne, żeby się rodziły, czyli żeby Bóg dawał te dzieci, a ludzie nie chcą. To jest problem, ale też jest problem taki, że statystycznie podają, że co piąta rodzina w Polsce nie ma dzieci w nie ogóle. Może nie, nie może mieć dzieci. Pamiętam kiedyś widziałem taki film jakiś futurystyczny, który pokazywał społeczeństwo, świat, w którym przestały się rodzić dzieci. Społeczeństwa, gdzie już nie było żadnego dziecka. E to jest, nie wiem czy to jest Chyba możliwe. Niedaleko jesteśmy tego. <noise> no, ale, ale z, z powodów po prostu degradacji środowiska i, 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 i organizmów też można sobie wyobrazić coś takiego. Taki koniec ludzkości, kiedy, kiedy już ludzie się przestaną rodzić, może by to było nawet jakieś rozwiązanie tej kwestii, kiedy Bóg ma powiedzieć koniec, można mm -hmm. by tak było dywagować pewnie. Gdy czytaliśmy tę myśl, że dzieci są darem od Boga, są błogosławieństwem Bożym, no a tak mało się dzieci rodzi. W przyrodzie to w ogóle jest niespotykane, żeby powiedzmy, samica jakiegoś zwierzęcia miała tylko jedno potomstwo za życia. No, a wśród ludzi to jest, przynajmniej w Polsce, to norma taka jest, jedno dziecko. Czasami się ktoś zdarzy, że ma więcej dzieci. Ludzie sobie nie cenią dzieci. No. W przyrodzie to wszystko robią, tam rodzice, żeby to dziecko wychować, starają się, poświęcają się w różny sposób. A ludzie nie dbają o to, czy to nie ceni się dzieci, czy, czy ludzie stracili gdzieś ten instynkt macierzyński, rodzicielski. Co myślicie? Myślę, że w pewnym sensie na pewno tak. Ten instynkt to jest rodzicielski, twórczy. Myślę, że to jest jedna z cech Boga. I jeżeli Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje, to ten instynkt właśnie bardzo jest taki też do tego, do, do Boga go przybliżający. A to, że ludzie się oddalają od Boga i nie myślą o, o innych, tylko o sobie, to też po prostu ich pozbawia tych, tych możliwości, tej przyjemności, tego przywileju zakładania rodzin, posiadania dzieci. Nieraz y, rozmawiam z ludźmi, oni mówią: Nie, my jeszcze nie możemy sobie pozwolić na dziecko, nie mamy na tyle. Pieniędzy, środków. Dawniej rzeczywiście yy, mówiło się, pan Bóg dał dziecko. Jak pan Bóg dał dziecko, dojdał na dziecko. I da na dziecko. I da na dziecko, tak się mówiło. Mhm. I rzeczywiście yy, w tych warunkach takich nie aż takich super dobrych dzieci się lepiej wychowywały. Czuły braki pewne w domu, rozumiały swoich rodziców, że nie może ich nie na wszystko stać. Mm -hmm. No, ale na tym tle, co powiemy o Jezusie, który się nie żenił? Więc czy to, że nie miał dzieci, nie wziął sobie żony, to jest dobry przykład dla nas? Jezus miał szczególną misję do wypełnienia. I, I nawet nie sięgając do Jezusa, który jednak jest tutaj wyjątkową postacią i, i oprócz tego, że człowiekiem to i Bogiem może, ale nawet i niektórzy ludzie byli tacy, którzy podobne stanowisko zajmowali. Skoro chce się poświęcić jakiejś misji, jakiemuś zadaniu, to nie mogę uwagi, czasu poświęcać na coś innego. Takim przykładem jest apostoł Paweł. Mhm. Ale też i zderzali się chyba tacy prorocy, tej chwili Jan nie pamiętam. Chrzciciel. Jan Chrzciciel. albo... Jeremiasz. Albo, albo pewnie właśnie w Stanach, którzy mieli szczególne zadanie do, do wypełnienia i... Albo im Bóg specjalnie się kazał w specyficzny sposób ożenić, ożenić prawda, i mieć rodzinę, która była symbolem czegoś, albo kazał nie zakładać rodziny, ponieważ będziesz taki a taki los cię, cię, e, cię, cię spotka, prawda? Tak. I taką misję masz wypełnić. Więc jeśli ktoś nie chce się żenić albo nie mają dzieci z jakiegoś względu, to nie nasza rzecz jest, tym bardziej może potępiać to, nie znamy przyczyn, różne mogą być przyczyny, ale generalnie Pismo Święte mówi, że to jest Boże błogosławieństwo i to od Boga pochodzi. To przecież my nie możemy zrobić czegoś, żeby to dziecko było. To tak jak Rachela do Jakoba mówiła: Daj mi dziecko, bo inaczej przyjdzie mi umrzeć. A Jakub mówi, A co ja Bogiem jestem, żebym mógł to zrobić? I myślę, że w tej materii stawianie jakichś reguł albo wymagań, czy w tą, czy w tamtą stronę, byłoby błędem. Czy gdybyśmy powiedzieli, że człowiek, który ma na przykład być wzorem dla Kościoła Bożego, ma mieć rodzinę, ma mieć tyle a tyle dzieci, ma tak a tak postępować, Moglibyśmy i to za obowiązek, czy warunek, albo powiedzieć, że nie powinien mieć rodziny, nie powinien zakładać i podejmować się obowiązków wychowywania dzieci. Żadne z tych stanowisk, myślę, nie byłoby tak krańcowe, nie byłoby słuszne. Mhm. A teraz pomyślmy o tym zdarza się i tak w przyrodzie, i zdarza się w rodzinach, że. Jeden z małżonków umrze, a chyba częściej zdarza się to, że odchodzi, no i zostaje tylko jeden małżonek i ma dzieci wychować. Czy jest możliwe dobrze wychować dziecko w pojedynkę? Jest na pewno to trudne, bardzo trudne, bo małżonkowie bardzo się starają i trudzą, i nie zawsze to wychodzi. A jeżeli się jest y, samotną matką najczęściej, czy samotnym ojcem, jest na pewno trudniej. I dlatego my, jako zbór, jako y, pewna wspólnota, powinniśmy być takimi matkami, ojcami dla tych dzieci, zachętą dla nich, jak tutaj są w zborze, y, też zachętą dla tych samotnych rodziców. Mm -hmm. W Polsce ponad milion matek samotnie wychowuje dzieci. No i jest to poważny problem, bo później te dzieci nie mają pewnych wzorców, zwłaszcza od ojca. No Bóg stworzył w ojca i matkę do wychowania. Ech, jeśli to taki los spotka rodzinę, że Zabraknie jednego z małżonków, no to mówi się trudno. Ale gorzej, jeśli to któryś z małżonków samo wybiera taki los, że ja sobie dziecko wychowam. No to się zdarza często. Na szczęście, rodzina to nie tylko mąż-żona i dziecko, ale często rodzice, rodzeństwo, dalsi krewni. I jeżeli Rodzina jest taka, która, która ma więzi, która więzi utrzymuje, to bardzo często w takich sytuacjach te role są podzielone i, i taka osoba znajduje wsparcie. Bardzo często takie wsparcie można mieć nie tylko wśród rodziny fizycznej, ale wśród rodziny społecznej: czy to, czy to duchowej, czy środowiskowej. Ludzie na ogół. Są, są istotami społecznymi i mało kto dobrze jest komu samemu, zupełnie samemu. I zawsze ludzie szukają jakiegoś środowiska, jakiejś grupy, która by ich wsparła. I w takich sytuacjach taka grupa często ma możliwość podjęcia, przejęcia takich obowiązków i wsparcia mhm. takiej osoby. Ja mam taki ciekawy przykład. Małżeństwo się rozwiodło. Ta młoda matka nie chciała żyć dłużej ze swoim mężem. Ale on chciał być z tym dzieckiem, zwłaszcza, i po rozwodzie postanowił zamieszkać jak najbliżej tej matki, z dzieckiem, żeby mógł mieć kontakt z dzieckiem. I ten dzieciak. O parę domów dalej, tylko ale biega raz do mamy, raz do taty, i ma cały czas kontakt. A ojciec ma wpływ na wychowanie tego dziecka, czyli można coś robić. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, bo ponieważ jest tak wiele samotnie wychowujących osób, żeby robić wszystko, a żeby jakiś ten kontakt był jednak, obojga rodziców. Można czasami myśleć, że to nie będzie dobry przykład, ale dziecko potrzebuje. Nawet najgorszy ojciec, czy najgorsza matka, to dla dziecka jest zawsze najlepsze. Ważne jest też, żeby nie krytykować tej drugiej strony. Każdy z nas ma swoje słabe strony, złe strony i każdy z nas ma dobre strony. Ale dziecko. Ym, jest źle wychowywany, jeżeli jest wychowywane w kręgu krytyki. Jeżeli chodzi o rozwiedzionych rodziców, tak samo nie powinno się krytykować, ale również w kręgu naszym zborowym. Nie jest dobrze krytykować zborowników. Czy tych, którzy kierują kościołem, dlatego, że to nie przynosi dobrych efektów. Rozmawiałyśmy tutaj z człowiekiem, który samotnie wychowuje syna. Jest to mężczyzna. No i to jest właśnie taki przykład, o którym teraz mówimy, że to jest można powiedzieć, że kobieta. Może jakoś pod względem takim emocjonalnym, to może z tym dzieckiem jakoś tak sobie lepiej radzi. Nie wiem, jak to jest, jako samotna osoba, bo. Ale ten mężczyzna, który powiedział, to powiedział jedno zdanie, że jest bardzo mi trudno. I o co jedynie prosił w, akurat w tym momencie, to mówił: wspierajcie mnie w modlitwie. Więc tutaj byłaby taka myśl, żeby robić wszystko, a żeby nie dochodziło do rozwodów, bo te dzieci bardzo cierpią i to nie znaczy, że potrafię zabezpieczyć to dziecko jakoś finansowo, ale te dzieci potrzebują wzorców, przykładu relacji takich duchowych i to jest bardzo ważne. No, ale jak już ktoś jest samotnie, niezależnie od niego czy zależnie, to możemy też wskazać, że jest Bóg, który może pomóc. Ja bym poprosił o przeczytanie z księgi Remiasza 29,11. To taki piękny werset. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość. I natchnąć nadzieją. Tak. Bóg pragnie tego, co najlepsze dla nas. Warto o tym pamiętać. Może niełatwo jest w takich trudnych chwilach, kiedy się jest przemęczonym, pamiętać, że jest Bóg, ale właśnie, jak nie ma się do kogo zwrócić, to przecież jest Bóg, do którego można się udać i powierzyć sprawę i swoją, i swojego dziecka, czy swoich dzieci. A tam, gdzie nie ma ludzi, tam jeszcze jest Bóg, który może pomóc. A jeśli jest dwoje rodziców, e, czy to same radości są, kiedy już się jest małżeństwem, ma się jedno, dwoje czy troje dzieci, same radości, czy też i problemy bywają? Och. To znaczy, powiedz jak to u ciebie dużo, było. Radości dużo, ale i, i takich y, zmartwień, problemów też dużo. Ja mogę powiedzieć, że gdy nasz syn się urodził, urodził się zdrowym, ale po kilku miesiącach okazało się, że ma bardzo silną alergię, która w wieku no półroczku zostało stwierdzone że ma astmę, astmę i to bardzo poważną. No i często było tak, że człowiek obawiał się, czy, czy przeżyje, czy nie. Także radość, gdy się narodzi, ale mhm. w trakcie wychowania i radość, i smutek, i łzy, tak. i o niepewność. A więc ci, co nie mają dzieci... No niektórzy rozpaczają, że nie mogą mieć dzieci, problem jest, ale jak się ma dzieci, to też są te chwile radości, są oczywiście, ale są i chwile trudne i chciałby się dobrze wychować, a dzieci idą czasami swoją drogą. Czy to tak zupełnie od nas zależy, wychowanie dobre dzieci? Nie zawsze Sam 127, chciałbym, żeby może ten wiersz zacytować, wiersz pierwszy. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Co to znaczy? To Bóg buduje nam domy? O to chodzi? Anglicy mają takie dwa wyrażenia. Home i house. Ja bym tutaj... Podstawie, jakbym tłumaczył, to bym użył słowa home. Jeśli pan tego domu nie zbuduje, to próżno się trudą rodzice. No, przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, co rozumiemy pod pojęciem dom. Czy jako budynek, jako budowla, czy jako wspólnota ludzi w tym domu? Znaczy, nie w tym domu. Czyli jako budynek, czy jako taka wspólnota rodzinna. Mm -hmm. Tu myślę, kłania się ten właśnie przepis, o którym na początku mówiliśmy. Czy mamy przepis na rodzinę, przepis na wychowanie? I to właśnie Pan, Jego obecność w naszym życiu, jest tym przepisem. Ogólnie mówiąc, w szczegółach, co to znaczy, no to, to musielibyśmy dłużej rozmawiać, prawda? Ale to jest ta podstawa. Jeżeli Pan jest w rodzinie najważniejszy, ta rodzina ma pewny fundament. Jeżeli Pan w tym domu jest najbardziej istotny, to ten dom jest bezpieczny. Hmm. I to jest podstawa. to jest coś, na czym potrzeba budować. Tu właśnie są wymienione takie cztery wymogi. Abyśmy uznali Pana jako naszego Boga, byśmy miłowali go całym sercem, byśmy cenili Jego słowo i byśmy przekazywali naszym dzieciom to, co wiemy o Nim, to, co jest dla nas ważne, my wtedy przekazujemy naszym dzieciom w tej najlepszej formie i te, mamy nadzieję. To już wtedy i wtedy możemy się modlić, Boże, Ty działaj resztę, prosimy Ciebie, prowadź, żeby nasze dziecko nie zesz nie schodziło na złe drogi. Tak jak Janusz tu powiedział. Czyli dobrze wychować dzieci nie możemy bez Boga, bo my możemy się trudzić, ale Boży wpływ jest tutaj bardzo istotny, stąd modlitwy. Ciekawe, bo badania zrobili na naszym Uniwersytecie Andriusa, co najbardziej przyczynia się do tego, że dzieci zostają wierzące i zostają w Kościele. I Okazuje się, że na pierwszym miejscu to są wspólne nabożeństwa. Nabożeństwa, gdzie rodzice rozmawiają z dziećmi o ich potrzebach, mówią o miłości Bożej, modlą się z nimi w ich sprawach, dzieci się modlą i to ma olbrzymie znaczenie. To nie to, że w Ojciec chodzi z pasem i jeśli tam dzieciak przez skrobię coś, to dostaje lanie. Ale wspólne nabożeństwa najbardziej przyczyniają się. Ja myślę, że tutaj jest ta więź między Bogiem i człowiekiem, współpraca. Człowiek powinien ze swojej strony zrobić to, co najlepsze, ale resztę powierzać Bogu i Bóg przede wszystkim jest tym, który wychowuje. Ja wiem, kiedy myśmy mieli... Um dzieci nasze małe, to tak szczerze mówiąc, no uczyliśmy się. Ja no, nie miałam takich najlepszego przykładów z domu, jeżeli chodzi o nabożeństwa. Wiem, że moi rodzice kochali Boga, ale wiem też, że czytaliśmy chrześcijański dom i wiedzieliśmy, co yy, adwentystyczna pisarka Ellen White pisze, na temat rodziny, na temat wychowania dzieci i staraliśmy to w pro, się wprowadzać w czyn. Mhm. Tak, tak to, jest, to jest chyba taka zasada, że do małżeństwa powinno się, być takie ogłoszenie, poszukuję do małżeństwa ludzi z doświadczeniem i długoletnim stażem. <noise> tak jak dzisiaj się do pracy poszukuje, prawda? I ja bym tutaj był, optowałbym za modelem Abrahama. To był człowiek, który był doświadczony, który wiedział, jak życie wygląda, co chce, i wtedy mógł dziecko, które wreszcie otrzymał, wychować odpowiednio i, i, i dobry, dobry kierunek mu nadać, zapewnić mu wszystko, co było potrzeba. Dzisiaj, no, być może, że wielu ludzi też tak myśli, o tych, o których na początku mówiliśmy, że najpierw trzeba studia, dom u, 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 urządzić i tak dalej. Tylko że nie zawsze wystarcza zdrowia na to, prawda? Abrahamowi też o mało nie zabrakło, ale Pan Bóg tak to urządził, że faktycznie już w takim momencie dał to, kiedy było późno. Ale moim zdaniem, gdyby tak mieć dzieci, powiedzmy mając 40-50 lat i spokojnie potem jeszcze pożyć 40 lat i wychować je, to by było tak akurat. Ale jak dzieci rodzą dzieci to potem, wiecie, no, często to jest na łapu capu. No niestety, no bo skąd mają rodzice dwudziestoletni mieć doświadczenie i, i, i wiedzieć, jak, jak, jak to zrobić, prawda? No, kiedy ten model Abrahama jest zupełnie przeciwstawny temu, co dzisiaj spotykamy. Spotykać możemy ludzi takich, którzy... Mam kolegę, który w wieku 40 lat został dziadkiem na przykład, prawda? No, ale to są już no. rzadkie przypadki, bo <tryk> okazuje się, że coraz później się ludzie pobierają w ogóle i coraz później mają dzieci, albo już w ogóle nie mają no dzieci. Ta, ta. Także to idzie raczej w tym kierunku. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeśli Bóg tutaj powinien mieć udział, Bóg buduje ten dom, to trzeba robić wszystko, żeby no na pierwszym miejscu były sprawy Boże. A więc co? Modlitwa, wspólne czytanie Pisma Świętego. No, niektórzy mówią, kiedy ja mogę na nabożeństwo zrobić, jak do pracy idę i tak dalej. No to jest problem, ale ja tutaj mam taką książkę, którą sobie niezwykle cenię i polecałbym ją wszystkim. Po natchnionych objawieniach Bożych to jest najlepsza książka, jaką w życiu przeczytałem. I tutaj piszą na przykład, może ja przeczytam coś. W historii świata nie jest to bynajmniej, przepraszam, zmiana, która laikowi może wydawać się bez znaczenia, długotrwałe oddzielenie matki i dziecka podczas jego pierwszych dni życia, czyli rozdzielenie, jest brzemienna w skutki i prowadzi do oziębłości i zdziczenia, które cechuje naszą epokę. W historii świata nie jest to bynajmniej zjawisko odosobnione. Już w okresie narodzenia Chrystusa w Cesarstwie Rzymskim panował zwyczaj, że każda kobieta z wyższych sfer oddawała swoje niemowlę mamce, która je karmiła i pielęgnowała. Sama w ogóle się o dziecko nie troszczyła. Skutki są znane: naród bezwzględnych panów świata, właścicieli niewolników, barbarzyńców, rozkoszujących się walkami gladiatorów, rzezią, rzezią zwierząt. Naród popadł w coraz to większą rozwiązłość i niemoralność. Neron, który zamordował własną matkę, był prawdopodobnie zaniedbywany we wczesnym dzieciństwie. Skutki są tragiczne. Zwierzęta, jeśli by nie miały kontaktu z tym swoim potomstwem, to zupełnie potrafią przejść obok. Może ono konać przy nim, a go nie przyjmie. Podobnie jest z rodzicami. Jeśli matka nie ma od razu kontaktu z dzieckiem, i, i nie tylko przy narodzeniu, ale cały czas gdzieś do, mówi się, do, do 11, 12 roku życia, no to, to później są tragiczne skutki i całe społeczeństwa są takie. Ja myślę, że warto tu wrócić do tej myśli, którą Janusz poruszył, o tej odpowiedzialności. Jeżeli my, jako przyszli rodzice, decydujemy się i chcemy mieć dziecko, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my musimy z pewnych rzeczy rezygnować, z pewnych rzeczy nie da się korzystać na rzecz dobra tego dziecka. A dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie to, co właśnie zostało powiedziane, nasze dzieci wychowuje kto inny, a nie my rodzice. Widzę, Esterko, że masz otwarty książkę chrześcijański dom. Przeczytaj kilka myśli na temat matki i dzieci. Wierna praca dla dobra rodziny wyświadcza Panu taką samą, a nawet większą służbę, niż głoszenie słowa. Dom nie jest więzieniem dla poświęconej żony i matki. Wielu, którzy świat obdarzyli światłością geniusza, Prawdy, okaże się też, że wielu, którzy świat obdarzyli światłością geniusza, prawdy i świętości, zawdzięcza to chrześcijańskiej matce. Zakres działania matki może być skromny, ale jej wpływ połączony z wpływem ojca jest trwały jak wieczność, bo po Bogu wpływ matki ku dobremu znany jest jako najsilniejszy na ziemi. Najdelikatniejszy związek na Ziemi istnieje między matką a jej dzieckiem. Na dziecko łatwiej wpływa życie i przykład matki, aniżeli ojca, gdyż łączą je z matką silniejsze i delikatniejsze więzy. Mhm, dziękuję. Po boku matka ma największy wpływ, a jeśli matki nie ma przy dzieciach, to kto ma mieć wpływ? Okazuje się wtedy, że ulica, koledzy, nie wiem kto. Ale jest to tragiczne. Zwłaszcza my wierzący, jeśli chcemy dobrze wychowywać dzieci, to powinniśmy mieć świadomość, że przede wszystkim matka powinna być z dziećmi. No dobrze, a co z dyscypliną, jeśli dzieci są nieposłuszne? A wiadomo, że dzieci potrafią już od maleńkości pokazywać swoje pazurki. Jak powinno się podchodzić do tego? No, tego typu postępowania czy różne metody, o jakich mówiłeś, Julianie, dzisiaj są nie do pomyślenia i wiadomo, że żyjemy w takich warunkach, kiedy dziecko jest czasem, może być zagrożeniem dla rodzica nawet. On może go oskarżyć o to, czego, co się nie stało i, 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 i ojciec ma wielki kłopot. Natomiast... Trzeba jakiś sposób znaleźć, żeby to dziecko utrzymać w ryzach. Nie można dziecku pozwalać na wszystko. To jest, I to jest najtrudniejsze, że trzeba mieć takie argumenty, które będą zgodne z prawem, z przepisami i także z Duchem Bożym, z miłością Bożą żeby to dziecko tak, tak prowadzić. No, przyznam się, że ja też sobie tego trudno mi to wyobrazić, jakby to było możliwe dzisiaj. Trochę było może łatwiej i kilkadziesiąt lat temu. Chociaż nie nadużywałem tego, ale czasem mi się zdarzyło, doprowadzić szczególnie syna. Ale właściwie to wystarczyło mi raz stanowczo postąpić, a potem już był spokój. Chociaż to nie, nie jest powiedziane, że fizyczna kara. Jest dotkliwsza czasem od, od psychicznej. Mhm. Czasem może, można się znęcać na drugą osobę psychicznie bardziej niż fizycznie, i to wcale nie jest takie proste. Jest powiedziane, że e, nie możemy tknąć ręką dziecka, ale możemy go wykończyć e, e, słownie czy, czy, czy psychicznie, prawda? Mhm. To może być jeszcze gorsze. Jest taka zasada, którą już nieraz słyszałem, że dzieci trzeba. Wychowywać stanowczo, ale łagodnie. To jest taka, ja bym powiedział, złota reguła. Trzeba, żeby dzieci wiedziały, co mogą, a czego nie mogą, ale to trzeba łagodnie robić. I jak <noise> jak to zrobić, to nie tak. jest takie proste. Ale chciałam powiedzieć, że dzieci lubią dyscyplinę. Takie dzieci. Kochają rodziców, naprawdę kochają i lubią się poddać dyscyplinie. Tak. Badania wykazały, że najlepiej czują się dzieci, najszczęśliwsze są te, które mają określone zasady i wiedzą w ramach jakich Czyli mogą się wolę. poruszać. Ani za dużo, gdy im pobłaża się, ani gdy są za surowi rodzice. To nie jest dobrze. No, dobrze, że o takich radach mówimy. Ale wiemy, że i tak dzieci mogą wybrać swoją drogę, gdy są dorosłe, i nic na to się nie poradzi. Mamy przykłady w Piśmie Świętym, takim, że był Jakub i Ezaf, bliźniaki, na pewno rodzice tak samo wychowywali, a jeden poszedł inną drogą, drugi poszedł inną drogą, nawet gdy byli bliźniakami. Stosowanie też takiej dyscypliny cielesnej, o której tutaj mówimy, którą dzisiaj już może rzadko się w domach stosuje, często jest spowodowane tym, że my jako rodzice jesteśmy doprowadzeni do jakiejś takiej złości, po prostu nie radzimy sobie i wtedy sięgaliśmy właśnie albo uderzyć dziecko, ale ważna jest później refleksja nad tym. Dlaczego to zrobiliśmy? I rozmowa z tym dzieckiem. Właśnie ostatnio już dorosły, rodzic już teraz, trójki dzieci, właśnie opowiadał swoje doświadczenie, jak zastosował jego ojciec, ale to było uzasadnione. I mówi: Ja dzisiaj mam już prawie 50 lat. Ja to doceniam, dlatego że ja szanuję mojego tatę. A dlaczego? Dlatego, że on później przyszedł, jak ja się wypłakałem, przytulił mnie i mi wytłumaczył. Powiedział, dlaczego to zrobiłe, zrobił. I to jest ważne. Ja też dziękuję mojemu ojcu, że ojciec mnie nieraz zlał, ale zaraz przytulił, nie pozwolił płakać i traktował mnie jak kolegę. A ja czułem się dobrze przy ojcu, byłem szczęśliwy. A ja chcę powiedzieć, że. W moim domu byłam świadkiem dla mojej siostry takiej strasznej dyscypliny cielesnej przez tatę, że zaowocowało to skutkami tragicznymi do dnia dzisiejszego. Nie było właśnie tego kontaktu później, nie było tego przytulenia, nie było tej rozmowy z tym dzieckiem. Po prostu zostało wykonane. I koniec. I uważam dzisiaj z perspektywy tego, jako ja obserwowałam jako dziecko, a teraz jako rodzica, że było to bardzo złe. Tak, możemy wszyscy popełniać błędy i popełniamy je, i dlatego też możemy się cieszyć, że oprócz nas jeszcze jest Bóg. I jeśli wskazujemy na Boga, to. Dzieci będą lepiej rozumieć pewne rzeczy, a poza tym Bóg przez Ducha Świętego oddziałuje na serce, na umysł dziecka i jakoś to lepiej wychodzi. Dlatego może też podziękujemy Bogu, że On też troszczy się o dzieci, o nas. I to On buduje dom. Poprosiłbym Halinkę, modlitwę nasz kochający ojcze tatusiu my jako twoje dzieci żyjące tutaj na tej ziemi chcemy przychodzić i przychodzimy do ciebie dziękujemy ci że ty zaufałeś nam i powierzyłeś w nasze ręce twój dar dar w postaci dzieci których nas obdarzyłeś panie ty znasz od samego początku, jak ich prowadziliśmy i jak ich prowadzimy dalej. Dlatego wspieraj nas w tym, jako rodziców, ale szczególnie wspieraj ich jako dzieci. I moją modlitwą, moją taką prośbą jest, abyś nam pomógł, Panie, aby razem z naszymi dziećmi witać Ciebie. Kiedy Ty przyjdziesz po nas? Proszę o to, bo sami nie jesteśmy w stanie nic dobrego w tej kwestii zrobić. Proszę o pomoc, o mądrość i o prowadzenie. Ojcze, Panie Jezu, Duchu Święty, Amen. 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 Dziękujemy za wspólnie. Spędzony czas przy rozważaniu na temat wychowania. Zapraszam na następne studium za tydzień.